Tomasz Narkun przed najcięższym zadaniem wagowo oczywiście w życiu, a jak oceniasz sportowo to wyzwanie? Witam wszystkich. No jeżeli chodzi o taki aspekt czysto zawodowy, no to na pewno to będzie moje najcięższe takie zadanie. No jeżeli chodzi o aspekt amatorski, no to nie będzie moje najcięższe zadanie, ponieważ no niejednokrotnie już się mierzyłem z zawodnikami właśnie tej bądź większej kategorii. No i no co, no jestem bardzo dobrze przygotowany, już nie mogę się doczekać soboty. Ta różnica wagi pomiędzy wami będzie robiła jakąś różnicę, czy raczej to nie będzie stanowiło żadnego problemu, bo masz sparring partnerów w klubie, chociażby Karol Bedorf? No znaczy, no na pewno to będzie różnica, z tym, że no trzeba o tym pamiętać, że na pewno po jego stronie będzie właśnie no ta wielkość, tusza, siła. No siła no to też nie jest do końca powiedziane, bo niejednokrotnie walczyłem z zawodnikami większymi, a nie byli tacy silni jak ja. No ale no na pewno to będzie ta jego tusza większa. No i te kilogramy na pewno też będą większe, ale jeżeli chodzi o ten właśnie o to, jak do tego podchodzę, no to na pewno tak, że po mojej stronie jest wytrzymałość. Myślę, że tak nie będzie wytrzymały jak ja, dlatego też no, tutaj upatruję swojego zwycięstwa, nie? Na dzisiejszym mediatreningu twoim, można powiedzieć, kompanem był, jeśli dobrze kojarzę, Jacek Krajewski, tak? Tak jest, Jacek Krajewski, jest to wieloletni zawodnik klubu, Legia Zapasy, także zawodnik, który wiele lat walczy na matach zapaśniczych w stylu klasycznym. No już niejednokrotnie razem trenowaliśmy, a do tego starcia to już w ogóle no teraz często trenowaliśmy, dlatego też, że jest podobnych gabarytów, no znaczy no większy, no bo waży 30 kilo, ale no jest takim zawodnikiem właśnie, no, który gdzieś tam ciągle dążył do tego klinczu, tak jak właśnie De Fris. Powiedz, ten drugi pas na szali to jest jakby taka dodatkowa motywacja dla ciebie, albo po prostu myślisz tylko o tym, żeby zdobyć ten drugi pas? Znaczy no, oczywiście no, ta motywacja taka dodatkowa właśnie to jest fajna, bo jest to wielkie wydarzenie z bardzo dobrym zawodnikiem, który dwa razy wygrał z dobrymi bardzo zawodnikami z Polski, także no będzie to na pewno nie dość, że udowodnienie samemu sobie, ale też no wszystkim kibicom, no i też Anglikowi, że zawodnicy polscy są bardzo dobrymi zawodnikami. No i to tylko jeszcze bardziej mnie motywuje, że właśnie będzie ten pojedynek walką wieczoru i walka będzie jeszcze o pas kategorii ciężkiej. Także no to jest taka dodatkowa motywacja. Czy podczas przygotowań do tej walki nareszcie mogłeś sobie pofolgować z jedzeniem? A to dobre pytanie, oczywiście. Pierwszy raz od 10 lat, od kiedy zacząłem zawodowo startować w MMA, mogłem pozwolić sobie na jedzenie wszystkiego i że tak powiem, no, jestem z tego bardzo zadowolony, dlatego też no, mam bardzo dobry humor. No to co było w diecie Tomasza Narkuna? Znaczy, no, dieta tak naprawdę dużo węglowodanów, mniej troszeczkę białka, także no poszliśmy bardziej w te węglowodany. No i oczywiście gdzieś też, żeby była ten bilans jeszcze z tymi tłuszczami, ale no tak naprawdę to standardowe posiłki od Body Chiefa pod nadzorem Kuby Maurycza, także no standardowe takie posiłki, dieta około 4000 kalorii. A raz w tygodniu schabowy z kapustą był czy nie? Oczywiście, jeżeli się nadarzy, jeżeli akurat pojadę do domu i jest akurat obiadek tego typu, no to jak najbardziej jestem zadowolony i szczęśliwy, że mogę skonsumować taki oto posiłek, jak prawdziwy Polak. Zależnie od tej walki, wyniku tej walki, będziesz myślał o tym, żeby jednak dłużej pozostać w wadze ciężkiej? Czy to jest taki rekonesans i po prostu wracasz do 93? Czy to też spowodowało to, że moda na dwa pasy jest teraz, ogólnie panuje na zdobycie dwóch pasów i czy to będziecie trzymać w obu kategoriach? Znaczy, z doświadczenia wiem, że najważniejsze jest teraz skupić się tylko i wyłącznie na 23 marca, na swoim następnym zadaniu, a to, czy później będę się mierzył w swojej kategorii, czy w ciężkiej, czy w obydwu, no to już czas pokaże. Dobrze, dziękujemy. Dziękuję bardzo.